To właśnie system od nas chce, żebyśmy byli nieświadomi, żebyśmy nie walczyli o swoje, żebyśmy byli bierni. Żebyśmy robili dokładnie to, co oni chcą, co oni od nas oczekują, tak jak nas zaprogramują. Nie dajmy się. Mamy swoje tu. My wiemy swoje i się nie damy. Będziemy palić, sadzić i legalizować. Ta kochana pani szefowa podsumowała: jestem jak Bruce Wszechmogący, dlatego dzisiaj pokażę wam, jak przygotować szefa na to, że palimy CBD w pracy. Przede wszystkim CBD nas nie otumania, tylko nam pomaga w pracy. Warto przeczytać, ciekawy artykuł tam mam. A zaraz idziemy porozmawiać z menadżerką. Zawsze zacznijmy delikatnie. Proponuję zacząć od herbatki, a nie, że będziemy od razu już coś palić. Herbatka zawsze dobra jest na wszystko. Mamy, co ciekawego my tutaj mamy, co czym ja was zaskoczę, tutaj mamy teraz herbatkę konopną firmy Carun, czeska firma z konopnej farmacji, nabyta, bardzo dobra, bardzo dużo osób już z mojego biura ją pije i bardzo dużo osób, które poznałem przez ostatnie półtorej roku, zaczęło ją pić i cieszę się, że jesteście świadomi, otwarci i że chcecie się leczyć czymś, co naprawdę pomaga. Albo wspomagać się czymś, co naprawdę pomaga. Za to was szanuję. Przygotować szefa, że palimy CBD w pracy, możemy poćwiczyć, tak? Wyobraźmy sobie, że kolega w Indzie to jest twój szef, tak? I zaczynamy rozmowę z bomby. Szefie, palę CBD. I co szef na to? Co to jest? A ja nie wiem. I co ja mam mu powiedzieć? Właśnie jestem po rozmowie z moją menadżerką i no, jak najbardziej za, tak, no, nie ma większych przeciwwskazań, tak, moje argumenty były na tyle dobre i na tyle silne, że nie ma przeciwwskazań, tak, by palić CBD w pracy. Mogę wam podesłać ciekawy artykuł generalnie, którym się też posłużyłem i w linku też będzie drugi ciekawy artykuł, który też zawiera bardzo dużo ciekawych informacji, może wam się przydać. Polecam. Kochani, nie bójcie się mówić o swoich przekonaniach, nie bójcie się mówić o CBD. Macie pełne prawo palić i konsumować CBD w pracy, tak samo jak każda osoba, co je coś słodkiego, co pije kawę, bądź pali papierosa. To jest legalne. Mamy prawo do tego. Możemy palić, pić, konsumować CBD w pracy. Dlaczego mamy to robić? Znajdziecie to również w linku do ciekawego artykułu. Poczytać sobie. Trochę bardziej się uświadomić. Nie bójcie się, to nie jest nic złego. To jest dla ludzi, to jest dla nas.